chyba Najsztuk nazywa. Taką fajną, mądrą rzecz powiedział, że żyje po to, żeby poznać siebie. No dobra. I jest fajne, bo właśnie czasami w takich gorszych momentach życia to można zbadać te swoje granice i zawsze się czegoś o sobie dowiedzieć. Ale najwięcej można się dowiedzieć w relacji z innymi ludźmi o sobie. Dlatego ja już dziękuję za to spotkanie. Z mojej strony wykonam ostatnią piosenkę. Przygotowałem ją specjalnie, znaczy zaplanowałem w ogóle, że ją zaśpiewam po tym, jak mi przy naszym ostatnim spotkaniu pieśniarzy powiedziałeś, że piosenki przychodzą ci do głowy i ty je po prostu śpiewasz, bo przychodzą. I wierzę tobie, że tak jest. Ty planujesz, że o tym... Nie, ale też znam ten stan, czy to czucie, że nagle przychodzi do głowy tekst czy melodia i chce się to spisać, zaśpiewać i powstaje w ten sposób piosenka, prawda? Tak ciebie zrozumiałem i wydaje mi się, że też i tak dedykuję tę piosenkę specjalnie dla ciebie. Z życzeniami, żebyś tych piosenek śpiewał jak najwięcej, żeby one przychodziły do ciebie cały czas i żeby ludzie chcieli ich słuchać też. No po prostu, żeby to się tak fajnie działo. Żeby w związku z tym siebie lubiła. Nie musiała się oglądać ze lwami. Byłam lwem. Ja wiem. Piosenka pod tytułem Worek z piosenkami. Worek z piosenkami. Worek. Nie dzień tygodnia, tylko przedmiot. Przyszcz. Co taki urok? Nie, to gitara, coś mi tutaj... Bo w ogóle wcześniej też sprzęgało coś, czy coś, no. Mikrofon coś zbierał. Ale fajnie trzeszczy. Tak? Podoba wam się, dobra. Jak na okay. Ostatku się no, okej, okay, dobrze. Jak ty reje tak trzeszczą. Jest taki worek w niebie, worek z piosenkami. Tak się składa, że jest dziurawy. Choć dziurka ta jest mała, na szczęście od czasu do czasu uda mi się ją namacać. Wtedy wyciągam piosenkę i biorę tak jak leci. Sensu nie szukam, przynajmniej nie od razu, bo wiem, że to wszystko i tak dzieje się z boskiego przykazu. Ludzie jak to ludzie, nie wszyscy wierzą w niebo, a co dopiero w worek z piosenkami. Ludzie jak to ludzie, ludzką miarą mierzą, nie wszyscy wierzą. Wtedy wyciągam piosenkę i biorę tak jak leci. Sensu nie szukam, przynajmniej nie od razu, bo wiem, że to wszystko i tak dzieje się z boskiego przykazu. Dotkniesz kiedyś nieba, może zechcesz zaśpiewać. Z chęcią posłucham i podziękuję. Lecz nie powiem nikomu o twojej tajemnicy, bo dziurka jest zbyt mała i nie ma takiej możliwości, by każdy w niej zagościł.